Siedem filmów zostanie zaprezentowanych podczas 20. ostrowieckich spotkań filmowych. Produkcje polskie i zagraniczne różnorodnego gatunku zostaną wyświetlone na ekranie ostrowieckiej Etiudy dla miłośników dobrego kina. Będzie to najnowszy film Pedro Almodovara, Ból i Blask. Kolejne tytuły to Parasite, horror amerykański Midsommar i z polskiego kina mamy Ukrytą grę, kult film, czyli taki muzyczny akcent dokumentalny o historii grupy Kult i Kazika Staszewskiego, także sądzę, że wszyscy ci, którzy oprócz kina kochają również muzykę, chętnie się wybiorą do naszego kina, aby obejrzeć ten film. I kolejny tytuł, który chcemy zaprezentować, to Van Gogh U Bram Wieczności, więc coś dla tych, którzy bardziej kochają sztukę i mają ochotę przyjrzeć się po wielkim sukcesie filmu animowanego o Vincencie Van Goghu, tym razem w wersji fabularnej, gdzie on również jest głównym bohaterem. Ostatnia, siódma produkcja to Krew Boga, w którym jedną z głównych ról zagrał ostrowiecki aktor Karol Bernacki. Dodatkowo w czasie trwania ostrowieckich spotkań filmowych uczestnicy będą mogli oglądać wystawę plakatów filmowych wczoraj i dziś z prywatnych zbiorów. Tutaj jest 49 plakatów prezentowanych. Są ułożone w cyklach, bo jest cykl westernów, który tutaj za mną, który osobiście bardzo lubię. Jest cykl plakatu amerykańskiego, cykl plakatu francuskiego, plakaty rosyjskie i oczywiście plakat polski. Wszystkie te plakaty były robione na rynek polski przez artystów malowane, rysowane tutaj. Na finisarzu wystawy 18 grudnia odbędzie się prelekcja na temat historii plakatów filmowych. Poprowadzi ją Wojciech Szymański.